Jak wyglądała ta kuracja hormonalna, tak? Po prostu technicznie. No, technicznie... Domyślam się, że to jest cały, cała procedura, tak, którą jest... musisz prowadzić. Na przykład, nie wiem, robić jakieś zastrzyki. Tak, wszystko zależy od tego, jaki protokół się te zastrzyki. Ja sobie sama. Wszystko zależy... Sama sobie robiłaś zastrzyki? Tak, tak, tak. Robi się w brzuch. Każda kobieta je robi, która przechodzi przez. To musi być jakieś straszne. Raz poprosiłam radę żeby mi zrobił. To skończyło się wielką awanturą. Pod Mówi, nie będę ci kłuł. Ja mówię, proszę cię, pomóż mi. Bo jeden zastrzyk był taki, że nie można go, nie był w penie, tylko musiał być normalnie, wiesz. Zastrzykawca. Tak, i powiem ci, że to już trochę mnie tak, no ale każda kobieta, wiesz, żeby stać się mamą, jest w stanie naprawdę przeżyć I to wiele. jest tak, że trzeba robić w konkretnych godzinach te zastrzyki. Jeżeli jesteś na krótkim protokole. To tak, to zaraz o nim powie, a jeżeli na długim, to najpierw przyjmujesz leki hormonalne, które wprowadzają cię w stan wyciszenia hormonalnego porównywalnego do menopauzy. Jest to e, bardzo przyspieszona menopauza, e, bardzo szybko wprowadzona. Z tymi wszystkimi efektami menopauzy. Tak, i to nagle w ciągu jednego, dwóch dni zastrasznie strasznie Wiem, Na, o czym mówisz. Yy, Na szczęście mam to już za sobą. Yy, powiem ci, że ja też yy, dopiero zrozumiałam, bo właśnie najśmieszniejsze jest to, że im młodsza kobieta, tym bardziej tego długiego protokołu ona potrzebuje, bo u niej hormony cały czas buzują, są, buzują, buzują tak. więc je trzeba naprawdę skompresować. A jak to było w Twoim przypadku? A w moim przypadku było tak, że Bogu dzięki. Yy, tym razem udało się na krótkim protokole, czyli dostajesz receptę na leki doustne, które oczywiście musisz przejmować kilka które razy Które też cienią. kosztują, ale w części są refundowane. Tak, ale to jest śmieszny koszt refundacji, naprawdę. Ja na refundacji leków, tych, które obowiązują w Polsce, oszczędziłam przez całą procedurę 70 zł. A te wszystkie leki, które są właśnie w penach i to są zastrzyki, to są najdroższe, najdroższe leki. I tutaj jest dramat, jeśli chodzi o ich refundację. Jest konkretna pora, o której musisz zrobić te zastrzyki. Rano. To co wtedy, jeżeli na przykład musisz wyjść do pracy, co robią takie dziewczyny? Jest straszne, powiem ci szczerze, ja byłam przez tyle razy w takiej sytuacji, że robiłam sobie gdzieś, wiesz, na parkingu albo w, w, w sam, siedząc w samochodzie. No raz sobie zrobiłam, a pan przechodzi obok mnie i on widzi, że ja sobie robię zastrzyk, a ja do niego cukrzyca. A ona